Siema wszystkim, Bartasz się kłania. Pozdrawiam wszystkich widzów na moim kanale, a jest ze mną Dariusz. Halo, witam wszystkich serdecznie. Siema, Dareszek, to jest Darek, właśnie kolega, o którym wam wspominałem na materiale. Materiał rozwinie się pan wam pod i, gdzie wspominam właśnie Dariusz miał wypadek i właśnie wasze gorące pozdrowienia. Właśnie chciałem wam podziękować przy tej okazji serdecznie za to, że nie znacie mnie praktycznie, ja was, ale wam bardzo serdecznie za to wszystko dziękuję, bo to też pomaga. Tak. Dzięki jeszcze raz. Darek, jak zobaczył te wszystkie, tą falę pozdrowień, to naprawdę, kurczę, aż się chłopak wzruszył, tak jak ja, że aż tyle, wiecie, ludzi naprawdę dobrze życzy. Zobaczcie, jesteśmy, jak to, Darku, Reinsbach, tak? Co się wymawia? Reinsbach. Koło Saarbrücken. No, powiedzmy Saarlouis i Saarbrücken, ale to w Saarlandzie. No, jak chcecie, to sobie zobaczcie na mapie. Ja przyjechałem sobie, o, tutaj widzicie Disią z Dorotką. Przyjechaliśmy, właśnie wykorzystałem czas wolny, bo ja coś, jak wiecie, jest teraz w trasie, tak. I jest koło Barcelony, nad morzem sobie stoi. A ja właśnie jestem z Dorotą, tutaj u Darka przyjechaliśmy odwiedzić. I nie mamy gorszej pogody jak w Barcelonie. O nie, 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 nie. Dzisiaj Dorotka się opalała od rana. Tak jest. Takie ładne słoneczko. No i słuchajcie, co, Darek powiedział, że jak pstryknie fotki tego motoru, jak wygląda po tym wszystkim. Dareczku, chodź może tu przejdziemy bardziej od tej ulicy. Nie wiem, Darek, chcesz trochę opowiedzieć, jak to się... No, po prostu ludzie, jeżdżę codziennie do pracy tą samą drogą. Ubrałem się na przejażdżkę taką krótką. Na przejażdżkę w laczkach, w krótkich spodenkach, w krótkiej koszulce, no bo do pracy jadę sobie spokojnie, 70 na godzinę, 20 minut, piękna pogoda, 30 stopni, no i w pewnym momencie ostatniego zakrętu, który jeżdżę codziennie, nie wyrabiam, nie ze względu na przyspieszenie czy na jakąś prędkość, tylko po prostu sam nie wiedziałem dlaczego zjeżdżam w kierunku rowu, nie? A to głównie przez to, że opony miałeś, nie? W poniedziałek miałem założone opony, a w czwartek stał mi się wypadek. No, a wiecie, jak opony się zakłada, te świeże, no to był ten smarem posparowany, taki, nie? Taki właśnie ten. I policja do mojego syna powiedziała, że mogło to spowodować, że właśnie ten wypadek, ta gorączka asfaltu, tak. plus ten smar spłynął na bieżnik i, tak. I po prostu to mogło ściągnąć Darka właśnie, no. I nie wyczułem naprawdę, że mnie ściąga ani nic i tylko zobaczyłem prostą drogę już jak był rów i po trawie jechałem. No właśnie, no. I już od tego momentu. Także Darek pamiętam. Tylko pamięta jak słupek, taki jak widzicie tutaj, słupek graniczny, o. Tak. Ten biały, nie? Zabrał Darek ze sobą słupek, no i wtedy, wtedy zdarzyło się. No wiadomo, Darek też sam nie pochwalał nigdy jazdy tak w krótkich spodenkach. Nie. Ale widzicie, no to tak można powiedzieć, taka rutyna, nie? Człowiek codziennie jeździ tą samą drogą. No bez żadnej prędkości się jednak przydarzyło. Nie wiadomo, czy by mi to dużo pomogło, żeby ten właśnie strój na motor był od oryginalny, jak się ma. Tak. Tylko, że po prostu miałem żebra złamane, bo kierownica jest cała wygięta i to też by mi prawdopodobnie nic nie pomogło. No właśnie. W ten sposób. No. No ale no nie popieram takiego jeżdżenia, ale ja naprawdę jeżdżę na spacery przy 30 stopniach. W krótkiej koszulce, w krótkich rękawkach. No, zwłaszcza, że to kawałeczek, słuchajcie, do pracy jechał Darek, pomału jeździ zawsze, no i... Na wieczór zabrałem sobie rzeczy długie, z długimi rękawkami spodnie, jeans, jak wycierową kurtkę. Tak. Wszystko na wieczór biorę, bo wracam wieczorem, no to już nie jest 30 stopni. Dokładnie. No i nie zdążyłem tego już wieczorem założyć. No widzicie, no. Także wam serdecznie dziękuję. Tak, bardzo, bardzo właśnie też się przyłączam z Darkiem. Serdecznie dziękujemy za te wszystkie pozdrowienia i właśnie tak jak wam obiecałem, jak Darcio tylko dojdzie do zdrowia, to zaraz coś wrzucimy, tak? Coś z Darkiem nagram. A już jestem naprawdę zdrowy. No, już jest dobrze. Oprócz masy cholerka, tych leków jeszcze, które musisz na razie, nie? Przyjmować jeszcze. Koledzy, kochani, bardzo wam serdecznie dziękuję, bo można Polaków naprawdę w biedzie poznać i naprawdę to sam odczułem. Po waszych opiniach i życzeniach, a poza tym chciałem powiedzieć, że 18 kilo trochę schudłem, bo wyglądałem mniej więcej jak Bartuś. Darek wyglądał tak jak ja, nawet brzuch miał i w ogóle, a słuchajcie, 18 kilo zjechał w szpitalu, nie? Zostały tylko kości i skóra. Tak, a Darek ma i ławeczkę do ćwiczeń i te hantle wszystkie i tak dalej, i Darek ćwiczy, no ale zobaczcie, jak zobaczcie bez ćwiczeń zaraz, co się z rękoma podziało, nie?
No. Bidulka jestem. No, bidulka. No, słuchajcie, ja tu mam do Darka 1280 km miałem do przejechania. No i dzisiaj właśnie się zwijamy. Mieliśmy jechać jutro, ale słuchajcie, z racji na to, że dzisiaj jest niedziela, nie? Dzisiaj jest niedziela, tak więc stwierdziłem, że po prostu, no wiadomo, jestem kierowcą ciężarówki, to wiem, o co chodzi. A bardzo żałuję, bo mu przeszkadzam, bo jest zaproszony u mnie na urlop. O. No i oczywiście spierdziela o dużo szybciej, nie? A jest mi przykro, ale wiem, że przyjedzie na pewno na urlop do mnie znowu. Tak jest, przyjadę na pewno znowu. I słuchajcie, chodzi o to, że w niedzielę ciężarówki stoją na parkingach, nie? Zakaz jazdy. Dlatego wiem, że wtedy tą osobówką się tam w stronę Polski no szybciej jednak przekrochmalę, nie? No, absolutnie. No, także teraz jak wyjadę, no to słuchajcie, mam jakieś no z 12-13 godzin jazdy. Jak jechałem w tą stronę, trochę dłużej mi zajęło, bo to jeszcze wjeżdżałem po mamę w Lubiczu. U mamy się z godzinę zeszło i wtedy jeszcze po drodze, wiecie, no przerwy i tak dalej, no wiadomo. Ale spać ani razu nie spałem. A wyjeżdżaliśmy, słuchajcie, ja wyjeżdżałem, albo dodam wam nawet zdjęcia, bo mam zdjęcia przed wyjazdem i tutaj jak dojechałem na miejsce. Także w tym momencie powinny się wam te zdjęcia pokazać. A my, Dareczku, co? W pięknym malowniczym, jak to się... Zarlandzie, Reimsbach. Reimsbach jesteśmy, zobaczcie. Tu tą drogą właśnie jeździłem motorkiem. Tutaj. I tam sobie, i tam, i wtedy co Darek, słuchajcie, Darek wnet zawału dostał, jak ostatnio, nie? Co Darek, byłem u ciebie? Tak, tak. Słuchajcie, co pojechałem z tym motorem, no i telefon, wiecie, no miałem schowany, bo Darek mi dał tą właśnie skórzaną kurtkę na motor, co mi zresztą było widać na tym materiale. Miałem tą kurtkę i telefon miałem schowany i nic nie słyszałem, jak dzwonił, a oni się dobijali do mnie. A tu mija 10 minut, 20 minut. Dokładnie, Bartka nie ma. Dalej mijają no. Następne minuty. No i niestety już było, że o cholera, nie? Co się dzieje, nie? A on w trasę pojechał. No, a ja ponad 100 km zrobiłem wtedy tym motorem. Tak, tak. No, ponad 100 km, to no. Pojechałem tam, w te wszystkie, kurde, tutaj w koło tą całą wioskę pojeździłem i tam w tamtą stronę właśnie, jak patrzycie, to się najdalej wypuściłem, nie? No, a teraz słuchajcie, no wsiądziemy sobie do auta i podjedziemy, tylko sobie zobaczycie, Darek, gdzie mieszkasz, nie? Dobrze, dobrze. Kawałek sobie podjedziecie. Kochani, chętnie bym was wszystkich zaprosił, ci co mi życzyli zdrowia. O! Ale jak słyszałem i zobaczyłem, że to jest od ciula i ciut, to by trzeba było stadion wynająć. To niestety nie mogę, no. No, nie da rady. Ale wam serdecznie dziękuję. No, także podjedziemy sobie jeszcze, zobaczycie kawałeczek, tutaj jest do Darka. A tak wyjechałem właśnie, żeby nagrać wam tablicę głównie, miejscowości, gdzie aktualnie się znajdujemy. Ile mi towaru przywiózł z Polski, o, to sobie nie zdajecie sprawy. Całą lodówę i nie tylko, nie Darek? No zobaczcie, to mam już do domu ustawione. Jest aktualnie 1212, ale to przez taką landówkę nas kieruje, a ja pojadę na autobanę. O, możesz tak, Darek, tutaj na tym, żeby drogę było widać. Ja wyłączę dmuchawki. Kochani, ale mi przywiózł towaru z Polski wszystko. No, kiełbaski. Wszystko. I piwo. O, i piwo, tak jest. I wódkę też. No, wszystko przybił. I flaszen. Nie wiem, czy to w ogóle na antenę wolno, bo to można, czy do tego, ale... to YouTube. O, by swoi wszystko. Ludzie. O, zobaczcie, tu jest taki Rasthof, czy tam restauracyjka jakaś, czy nie? Czy co to nie, jest nie, tutaj? Tutaj sprzedają lampy do ogródków i do innych pierdol. A, takie coś. No. No i zobaczcie, tu wyjeżdżamy sobie z tego parkingu i tu całe, tu na wprost darcie, daj. Dobrze, dobrze, te lampki tak. Chciałem mi pokazać. O, aha. I czekaj, się zastanawiam, może im podjechać, pokażemy tego kebaba, co? Szybko. To. Wiecie co, podjedziemy, jakbyście tu byli. Weź tak, żeby nie było półki. O, tak. A, dobrze, dobrze. Tak, dobrze, nie? Dobrze, żeby dobrze. Całą szybę. Powiem wam tylko, że jak tu będziecie, ja tam nie, że reklama czy coś, a tu jest droga do Darka była, w prawo, to zaraz będziemy wracać, to zobaczycie. Ale nie to, że reklama czy coś, ale Darek, no kurde, sam powiedz, nie? Jak jem tego kebaba, to normalnie jest coś niesamowitego. Kebab na talerzu, mięso idealne, sosik do tego mięsiwa również jak najbardziej jest niesamowity. Właśnie chyba ten sos nawet najwięcej dodaje, nie? No nie, jest, naprawdę jest wszystko no, wspaniałe. No wszystko jest pyszne i frytki, i taka przyprawa jest do tak. Posypania. Nie tam jakaś zwykła sól, tylko to jest taka pikantna. Tureckie, nie? To są turecka przyprawa. Turecka, o właśnie, no. Mm-hmm.
I to taki pan Turek ze swoją żoną właśnie tego kebaba tutaj sobie raczej no... Od 30 lat prowadzi. O, od 30 lat, no sami słyszycie. No. No i to już jest tutaj, słuchajcie, po lewej stronie jak ten stoi biały kuperek. Tak. Ja tu sobie zakręcę akurat i akurat złapiemy. Jest zamknięty. No, zamknięty jeszcze, jest teraz. Bo on jest dopiero o godzinie 14 czy 15 otwarty. Ale do 23, nie? Kręcie teraz, żeby tamte przejechały. I się wtedy wycofamy ładnie. No jedź, 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 jedź. No i zobaczcie, tutaj Darku złapiesz teraz ładnie. Marmaris Grill, tak? Dobrze tak, mówię? Tak, tak. No, zobaczcie, tutaj, o. No, Marmaris Grill. I to jest Reimsbach. Naprawdę, polecam wam tutaj, kurczę, jak będziecie w pobliżu, to na kebaba sobie zajrzeć, nie? Tak, i to nie tylko Bartuś mówi, że tak, tak jest wspaniały. No właśnie. Bo ktokolwiek przyjedzie z moich znajomych, rodziny, obojętnie kto. Ludzie jak przyjeżdżają, to za każdym razem pierwsze co pytają się, czy pojedziemy na kebaba. No właśnie, Darek, no to sobie wyobraź. A tego kebaba pojedziemy? No, no, no. Czy to mój brat był, kochani, czy obojętnie kto. Tak. Dokładnie. No, naprawdę powiem wam, kurczę, no kebab jest pierwsza klasa, nie? Fajnie, fajnie, bardzo, bardzo, bardzo pyszny, o. No, wyłączyłem klimę, moment gorąco, nie? Ale jakby była włączona, to by nam tu szumiało. Jest wszystko ładnie, ale ładnie nagrywa. No. Najważniejsze, Darcio, że ty się dobrze czujesz. Bardzo, wiesz, bardzo. Codziennie lepiej. Tak, wszystkie życzenia, tak jak... Jak się ten zadziałały. O, a uwierzcie, kochani, że to pomaga. Pomaga tak, naprawdę. No pewnie, że tak. I wiem, i wiem, obojętnie jak mówią o nas, o Polakach, bo przecież ja tak samo jestem Polakiem, jak i wy. Jestem 30 lat tutaj, mieszkam w Niemczech, a chuj z nimi. O, tak. Tego to nie mówię. Nie, spoko. Utniesz to, nie? Utniesz. Tak, wytnie. Wytniesz to. No. I mówię wam, że wiem, że Polak w biedzie, Polak Polakowi zawsze pomoże, tak, i życzy dobrych rzeczy. Dokładnie. W takiej właśnie przykrej sytuacji, nie? A tu Darcia, Darcia Mesio. Ach, no. Tam. Bryczka, kompresorek stoi. No. I jesteśmy, słuchajcie, kochani, na miejscu. A tak, to wiesz, moja cała willa. Ta jest. Tutaj Darek właśnie mieszka. No. Także co, kochani? Będziemy się... Podnosiłem, słuchajcie, do góry. I dotknęło wyłącznikiem i przestało nagrywać, ale dobra, idziemy. Zobaczycie jeszcze tarasik. Gdzie tutaj Darek ma swoje lokum? Do domu już nie będziemy wprowadzać. Nie, już co za dużo, to niezdrowo. Bo wtedy będziecie chcieli naprawdę przyjechać. O, zobaczcie, jak to jest pięknie, nie? O, tam ktoś sobie gada pod parasolem. I zobaczcie, tu jest taras Darka, tam jest fajna leżaneczka. Rządziliśmy. O, tu sobie trochę porządziliśmy. Dobra, kochani, to tyle. Darku, jeszcze raz, nie? Pozdrawiamy wszystkich. Serdecznie, naprawdę dziękuję wam, kochani. Jesteście wielcy. Tak jest. Do zobaczenia. Hej.